Panie Przewodniczący Komitetu Kaczyński, Pani Marszałkini, Wysoka Izbo. Ustawa nie dla gender, tak dla rodziny, w założeniu mająca bronić wartości chrześcijańskich, tak naprawdę jest atakiem na Kościół. Uderzy ona najbardziej w katolickich księży. Po pierwsze, dlatego, że chodzą w sukienkach, że ministranci służą w komeszkach, a biskupi i kardynałowie paradują w purpurach i szkarłatach. A po drugie, tak dla rodziny oznacza koniec z celibatem. Teraz każdy ksiądz będzie musiał założyć rodzinę i to nie z kolegą po fachu albo z ministrantem, tylko co go o zgrozo z kobietą. Wyobrażacie sobie takiego księdza z wózkiem? No przecież to istny gender. Ja osobiście sobie wyobrażam, ale czy na pewno o to chodziło autorom projektu? Po trzecie, jeżeli zabronimy klerowi przebierać się w fatałaszki, to nie będzie można już odróżnić funkcjonariusza Kościoła katolickiego od członków PiSu albo klęczącego prezydenta Polski. Dziękuję pani poseł. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.